środę w Miejskim Centrum Kultury odbył się czwarty ogólnopolski festiwal tańca uniwersytetów trzeciego wieku. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Trzeciego Wieku Aktywni przy wsparciu finansowym prezydenta Konrada Kroniga, który sprawuje patronat nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku. W imieniu prezydenta uczestników festiwalu powitał zastępca prezydenta Krzysztof Myszka wraz z dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Katarzyną Michnowską-Małek, którzy życzyli wszystkim udanej zabawy i wielu pozytywnych wrażeń. Uczestników festiwalu oceniało jury. Głównym celem organizacji festiwalu w naszym mieście była integracja środowiska wokół kultury oraz współpraca słuchaczy UTW z różnych miast Polski. W tym roku w festiwalu wzięły udział zespół taneczny Perełki z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Gniewnie, zespół taneczny Ale Babki z Gminnego Klubu Seniora w Jedlni Letnisko, zespół taneczny Senioritki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłamnicach, zespół taneczny Gracja z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, D55 ze Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Skarżysku, grupa taneczna Flow z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. W trakcie, kiedy obradowało jury, zaśpiewał znany skarżyski zespół Perły z Lamusa i Urszula Cywińska. Pierwsze miejsce zajął zespół taneczny Gracja z Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugie zespół taneczny Senioritki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłamnicach, a trzecie grupa taneczna Flow z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Wyróżnienie za układ Powiew Wschodu otrzymał zespół D55 ze Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. One.